Orzeczenie TK bez publikacji. Wiceminister komentuje: wyrok TK nie został opublikowany. Paweł Szefernaker: padają różne argumenty. Jest duża grupa w społeczeństwie, tak zwany milcząca większość w tym temacie. To osoby, które mają wiele wątpliwości odnośnie orzeczenia TK. Dyskusja, dzięki ustawie prezydenta, która jest niezwykle potrzebna, będzie prowadzona, mówił we wtorek 3 listopada, w programie Graffiti w Polsat News wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Pytany o powody nieopublikowania wyroku TK, przekazał, że padają różne argumenty. Za ten kierunek, odcinek działań nie odpowiadam, powiedział w Polsat News wiceszef MSWiA, odnosząc się do powodów, dla których wyrok TK w sprawie aborcji nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Słyszałem różne argumenty, które padają w ramach dyskursu politycznego. Mamy ustawę prezydencką, która jest w Sejmie. Debata na te tematy jeszcze przed nami, mówił. Niepotrzebne jest to, że w debacie na takie tematy obecnie zbyt mało jest poszanowania dla zdania innych. Jako wspólnota narodowa powinniśmy więcej dyskutować merytorycznie, wsłuchać się w głos ekspertów. Każdy z nas ma jakieś zdanie, inną wrażliwość, ale musimy być wyczuleni na głosy wszystkich, zaznaczał. Sondaże wskazują, że Polacy nie są zwolennikami takiej retoryki, takiej wulgarnej dyskusji, która odbywa się na ulicach, podkreślił Szefernaker. Zdecydowana większość osób jest w domu, dba o swoje bezpieczeństwo i swoich rodzin, mówił, pytany, czy brak publikacji wyroku TK nie jest oznaką ugięcia się pod wpływem fali protestów w kraju. Zdalna praca urzędów. Pytany o częściowo zdalne funkcjonowanie urzędów wiceminister MSWiA zaznaczył, że wszystkie kwestie związane z opieką społeczną, obsługą interesantów, wydawaniem dokumentów, inwestycjami, muszą funkcjonować. O tym, którzy pracownicy będą pracować w trybie zdalnym, decyduje kierownik urzędu. To on wie najlepiej, jak urząd powinien funkcjonować, dodał. Dzisiejsza dyskusja będzie dotyczyła funkcjonowania służby zdrowia, także z punktu widzenia podmiotów samorządowych. W taki sposób Szefernaker odniósł się do wtorkowego spotkania premiera z samorządowcami. Na tym etapie pandemii nie ma miejsca, by popełniać błędy, mówił. Pytany, czy rozważany jest pomysł zamknięcia przedszkoli, Szefernaker przekazał, że nie wydaje mu się, żeby na dziś ten pomysł był możliwy.